drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z życia prawnika Damiana Biedaka. Mamy dzisiaj niedzielę i także nadeszła już jesień, moi drodzy. Lato się skończyło, mamy teraz jesień. No i cóż, jak mogliście widzieć na początku, Damianowi udało się w końcu spotkać Angelikę i na pewno nie spodziewał się dowiedzieć takich rzeczy. Damian na pewno jest zaskoczony i nie bardzo wie, co teraz zrobić, tym bardziej, że Angelika jeszcze nie zdecydowała się do niego wrócić. Niestety, nie ma tak łatwo, jak mu się wydawało. No ale cóż, musi sobie z tym radzić. Chyba powinniśmy zadzwonić po dostawę. Dostawa, tak. No więc tak, okazało się, że Angelika jest w ciąży, jak wszyscy już wiedzą, po ostatnim odcinku. Tutaj chciałam zaznaczyć, żebyście oglądali zawsze odcinki do końca, czekali aż... czekali na te ostatnie minuty filmu, bo tam zawsze są scenki. Nie zawsze, ale przeważnie na początku lub na końcu filmu dodaję takie scenki i tam się dzieją kluczowe rzeczy. A dzisiaj, moi drodzy, dzisiaj planuję zrobić obiad. Obiad dla... Co tam się dzieje? Nie możesz do wanny wejść, tak? Co ci przeszkadza? Jeszcze raz pokaż? Aha, bo ty w ogóle tu nie możesz wejść. Dobrze, już rozumiem. Rozumiem twój ból. I co ja tam mówiłam? Że zrobimy obiad dla Błażeja, tak. Dla Błażeja i jego narzeczonej, moi drodzy, tak. Błażej oświadczył się ostatnio... jak ona miała? Alina? Chyba tak. Alinie i z tej okazji Damian zaprosi ich dopiero na obiad, żeby się... poznać z przyszłą żoną brata. Chodź tutaj jeszcze wykąp. Jak zwykle mamy brudne zwierzaczki, więc... Także tak. Nie, ty nie idziesz do pracy, bo robimy dzisiaj obiad. Także Damian biedny musi znowu przeboleć jeden dzień wolnego. On bardzo nie lubi brać urlopów w pracy. Bardzo cierpi z tego powodu i zawsze bardzo mocno chce iść do tej pracy. Ale tym razem musi zostać w domu, bo robimy obiad. Chcemy poznać narzeczoną Bożeja, tak, Bożeja. My jej tutaj nawet nie mamy w kontaktach. Tak, no. Niestety. No i Damian przynajmniej troszkę się czymś zajmie, bo ciągle myśli o tej Angelice i w ogóle. Jest dopiero 9, także musimy poczekać. Wiadomo, Damian się przejął sytuacją, bo Angelika jest w ciąży z nim i w ogóle i nie chce jeszcze do niego wrócić, to jest w ogóle dla niego tragedia. Trochę jej nie rozumie, ale co zrobić? Musi być cierpliwy, bo... co się dzieje? O, jemu się chce siusiu. Sonia była czysta. O dziwo, Sonia jest najczystsza ze wszystkich psów. Bo zawsze to ona była brudasem, a dzisiaj jest po prostu czyściutka. Aż jestem w szoku. O nie, ty nie! Nie, broń Boże. Wykąp jeszcze kropka. Jeszcze nam został kropek. Widzisz, kropuś? Śmierdzisz, widzisz? Tylko chyba nie mam co liczyć, żeby... Żeby... Lokaj nam zrobił obiad. Tak coś czuję, a jak to wygląda? O Jezus, ona 0, a on 1, to tak się nie popiszemy na tym obiedzie. Chyba, że jednak nalewimy Lokaja. Wieczorem nagotował tyle żalcia, jakieś hamburgery przygotował, wszystko pochować musiałam do lodówki. Czy jakaś masakra? Co tobie jest, kochanieńki? To widzisz siku, to czemu nie idziesz, siusiu? Tylko mieli na świecie i domu. Muszę cię przypilnować. Bo ty chyba jeszcze nie jesteś wyuczony. No ja mam nadzieję, że Błażej przyjdzie do nas, bo... On ma pracę i nie jestem pewna, czy dzisiaj miał wolny. Tak mi się wydaje, że miał niedzielę wolną. A jego narzeczona jeszcze nie ma pracy, także... Na pewno będzie mogła przyjść. Damian tutaj troszkę pracuje. Nie poszedł do pracy, także sobie nagrywa na komputerze, udzielając konsultacji nie internetowej, tylko finansowej, co ja gadam. I sama teraz byś potrzebowała się umyć, wiesz? To weź sobie prysznic. Ty
tutaj masz plus 4, to nie jest źle. Nadal nie znaleźliśmy żadnej przyjaciółki, widzę. Musisz przeżyć, aż nam się uda to osiągnąć. Dobra, i od razu siusiu zrób. Już będę chwilkę ogarniać, bo zaraz będzie można zapraszać rodzinkę naszą. Gdzie jest Lokaj? Lokaju. Wow. Latam tą kamerą znowu. Nakłon. Podaj posiłek. Panie Lokaju, proszę podać obiad. Czemu masz przekreśloną aniołkę? Nie mam pojęcia. O co chodzi? Urzymskaja! No, no świetnie, że mi machasz. Podaj posiłek. O Jezus, będę tak za nim łazić pół dnia teraz. No ja pieprzę. Podaj posiłek. Powinna być normalna opcja, żebym mogła mu powiedzieć, żeby ugotował obiad normalnie, a nie na co ja, za co ja mu płacę. Tak, ty! Zrób obiad! No. Bo nikt z nas nie umie gotować, nie chcemy ryzykować. Co to jest za Klara jakaś? O, a ty, Damianie, już zadzwoń i zaprosimy Błażeja od razu, niech już przyjdą. O, Chumbo. O, nie. Ja usunęłam to radio. Czemu ja to usunęłam? Przyda się nam trochę muzyki. Jest inny kolor? Troszkę ciemniejsze. Niechaj se będzie. A chyba usunęłam, bo ciągle był hałas w domu. Zaproś rodzinę. Mam nadzieję, że przyjdą. Przełącz na... Tak, Alina Rondo. Przełącz może na... Co to za jakieś dziwne... No dobra. Słuchaj, co chcesz? O, Damian się cieszy z nowego sprzętu. O, proszę, już jest obiad. Świetnie. Idziecie? Powitaj wszystkich. Zapraszam, kochani, zapraszam. Akurat gorący obiad. Aż tutaj wam pachnie, naprawdę? To na ja się postaram. Zapraszam, kochani. Zapoj do stołu, goście. O Jezus, z tego psa tutaj wpuściliśmy. Nie o to nam chodziło. Kto to wie? Które to wie? Zgań zabycie. Nie jesteście głodni, ale wiecie, wyjdźcie z nimi. Uuu, Lokaj się postarał, zobaczcie. Jaki wypas. Tak, moi drodzy, a to jest Alina. Ona była blondynką, ale oczywiście fryzurka się troszkę zmieniła, nie? Nie wiem, czy ją pamiętacie. To była ta druga dziewczyna Błażeja. Jaki tu się zrobił harmider? Kto znowu tu wyje? Kropuś! Milka znaczy się. Proszę. Przecież tu można oszaleć. Znasz już Alinę? Trochę znasz, bo nie masz z nią... Nie masz z nią, ale miłosny. Zapędów. Kto do ciebie dzwoni do jasna ciasnej? O, co za harmider. Nie irytuj. Zabawiaj, może być to? Zabawiaj, może być to?
Nie oddamy naszych zwierzaczków. Proszę powiedzieć dowcip. Tu jest pokawanka, jestem ślepa, jest romana i pomarańka. Możemy się podziwiać. Mam troszkę urosną relację. Możecie razem potańczyć. A ty możesz razem porozmawiać. Jezus Maria, jak to głośno. A ty Cyril do ciebie tak wyzwany. Cyril na studiach, także wiecie. A nie wiem, czy ona będzie chciała sobie tańczyć, jakby się tak nie widzicie jeszcze. Co może na razie to zostawić? Powiedz jej o podróży, poznaj ją troszeczkę. O, co ty, nie lubisz prawników? A tu co się dzieje? Jezus, co to takie? Weźcie, nie bądźcie tacy, bo się nie mieli. Jesteście rodziną. Minus 8, no to świetnie, świetnie idzie to poznawanie, naprawdę. Uj, jaki pierwszalek dostała od Błażeja. O Jezus, co ty jesteś taka oporna? W ogóle nie... Patrzcie, patrzcie ją. Czemu oni się nie lubią? Zapytaj. Nie wiem pytać o nic. Nie wiem, co mam im klikać, żeby się polubili. No Jezus, co tak wyglądacie? No jeden po prostu mam. Rozmawiaj. Po hobby. Co na to ma robić? Mogłabym mu... Nie wiem, nie mam pojęcia. Noż ty, predna małpo. Jak mam się z nią dogadać? Ja nie wiem. Gdzie jest Anielka? Czy ty zwariowałaś? Nie denerwuj mnie. Gdzie Błażej? Tu jest. Chodź tam z Bożem. Dobra, ten tydzień wspaniały. Świetnie, cieszę się, Błażej. To będziemy wałkować pogawędkę i... Pogawędkę i te... I dowcipy na zmianę. No Jezus Maria, czemu tak jest? Dobra, trudno, nie będziemy się z nią lubić, już. A Anielka z przynajmniej o! Pobawimy się w werka wodnego wszyscy, tak? Pięknie, Aniela. A ty dopiero wchodzisz. Zaproś do Gryfberka. Zaproś do Gryfberka. I jego też. Zaproś do Gryfberka. Koniec lata, to akurat można się pobawić troszeczkę. Może tak im te relacje urosną, bo to jest masakra. On w ogóle się nie dogaduje z tą Aliną. Ona wyszła się zachwycać znowu z tym Błażejem. Sikuje się chce. Już idziesz sobie. O. I tak, i to było tyle, jeśli chodzi o poznawanie narzeczonej naszego braciszka. Te simy są tak strasznie oporne, że to się w głowie nie mieści. Chodź, Anielka, bo zimno. Ile jest stopni, to ja nie wiem w sumie. Gdzie to się sprawdza? Tutaj chyba. Nie, nie jest napisane.
A, ty się kąpiesz znowu, dobra, ty się wykąp, no spokojnie. Wyłaź z tej wody, powiedziałam. Chodź tutaj. Co to jest za gazeta? A sprawdź pewno za pogodę. Ty tutaj proszę napełnić miseczkę. Zasłaniasz troszeczkę mi kieseł. On też można napełnić. Teraz jest gorąco jak w saunie. Nie przewidujemy żadnych opadów. Spoko. No i cóż, będę ich kłada spać, nie? Troszkę, jak zwykle, opornie nam wyszło. Obiad się w sumie udał, bo zjadli dobry posiłek. Ale niestety nie udało się zbytnio zapoznanie. Aha, ty jeszcze nie poszedłeś. Boże, i się bardzo dobrze bawi. Po prostu fantastycznie. Idź się przemyśl, dobra, to. Jeszcze tak na dobry koniec odcinka. Porozmawiaj trochę z nim, co ta Alina taka oporna i co tak cię nie lubi. Może ma jakiś uraz do prawników, ja nie wiem. Opowiedz mu o Angelice, o. Powiedz mu o Angelice, że jest w ciąży i że nie wiesz, co masz z nią zrobić, bo nie chce do ciebie wrócić. Jak masz ją przekonać do powrotu? Bo na pewno ci da jaką dobrą radę. Taką mam nadzieję. No dobra, nie będziemy tłumaczyć, jak oni sobie gadają. Czas kończyć odcineczek. Jak zwykle wszystko wyszło inaczej niż chciałam, ale to już standard, więc nie ma co nawet narzekać. Trzeba się przyzwyczaić i z tym żyć. No dobra, to by było dzisiaj na tyle i słyszymy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!